Uroczystą mszą świętą rozpoczęła się w Warszawie 24. Krajowa Konferencja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. W tej wielkiej misji nakreślonej w ubiegłym roku w czasie kampanii wyborczej ludzie spółdzielczości mają szczególne zadanie, by te misje budowy wspólnoty narodowej poprzez spółdzielczość jako przyspieszyć. Jesteśmy przede wszystkim w momencie niezwykłym. Jesteśmy na takim nowym początku. Nowe otwarcie dla kas spółdzielczych, nowa sytuacja prawna, nowa sytuacja polityczna, duże szanse dla kas. Przetrwaliśmy najtrudniejszy okres w historii kas spółdzielczych. W tej chwili wydaje się wszystkim tutaj zgromadzonym, że czekają nas tylko dobre rozwiązania. Poczty sztandarowe wprowadzić. My w ten cały schemat doskonale się wpisujemy. Jesteśmy instytucjami stricte polskimi, które zostały zbudowane w tym kraju rękami Polaków. I chyba jak mało kto pasujemy do tego, aby stać się elementem tej dobrej zmiany. Jesteśmy na to gotowi, trzeba tylko dać nam szansę. Przedstawiciele polskich SKOK-ów wnikliwie i wrażliwie zastanawiają się nad wyzwaniami współczesności. Zmiana nadchodzi, zmiana nadeszła. Nadchodzi i nadeszła. O tak, właśnie, to jest dobrze powiedziane. Kasy spółdzielcze mogą wrócić na ścieżkę wzrostu. Kasy spółdzielcze potrzebne są Polsce, potrzebne są polskim obywatelom. Jak co roku podczas konferencji wręczono nagrody dla najbardziej zasłużonych działaczy ruchu spółdzielczego. Tym razem laureatami zostali poseł Janusz Szewczak, wieloletni główny ekonomista SKOK, za którego nagrodę odebrał Jan Pietrzak. Taka nagroda właśnie należy się Januszowi Szewczakowi. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ takich nagród jest niewiele. Oraz Romuald Orzeł, były dziennikarz i prezes Telewizji Polskiej, a obecnie prezes agencji reklamowej Apella oraz wydawnictwa Fratria. Jest człowiekiem bardzo obowiązkowym, bardzo pracowitym, a jednocześnie ma ogromne serce, jest po prostu wspaniałym przyjacielem. Ciężka praca, jeszcze raz ciężka praca, ale też szczęście do przyjaciół i znajomych. Miałem to szczęście, że w swoim otoczeniu zawsze miałem fantastycznych ludzi. Natomiast jaki jest efekt mierzalny tej naszej ciężkiej pracy? Oczywiście ta fantastyczna nagroda, która nie jest nagrodą gdzieś tam wyreżyserowaną, nie jest nagrodą kupioną, to jest nagroda, można powiedzieć, od 2 milionów ludzi, od wszystkich spółdzielców. W tym roku spotykamy się pod hasłem Polski Kapitał, Przyszłość Polski. Chcąc zademonstrować po pierwsze to, że pomimo tej burzy, którą mamy za sobą, kasy nadal funkcjonują i że jesteśmy ważnym elementem, który zarówno parlamentarzyści, jak i członkowie rządu powinni brać pod uwagę przy planowaniu różnego rodzaju projektów związanych z rozwojem naszego kraju. To jest rozwinięcie naszej fundamentalnej zasady. Kasy spółdzielcze były zawsze kasami wyrosłymi z podglebia polskiej mikroprzedsiębiorczości. To był zawsze polski kapitał, mieliśmy polskie obowiązki, polskie działania i dzisiaj, gdy mamy poparcie szeroko rozumianej klasy politycznej, aby wspierać polski kapitał, jesteśmy forpocztą tych dobrych zmian. Ważne jest też to, żebyśmy sobie przypominali, jak wielu nas jest, że stanowimy istotny element sektora usług finansowych w Polsce, że mamy wiele do zaoferowania i że jest to potencjał, który, jestem o tym głęboko przekonany, będziemy teraz z roku na rok odbudowywać i wzmacniać, tak aby przywrócić mu należną rolę w Polsce. Bez polskiego kapitału, bez polskiej własności nie ma polskiej wolności.